Hej, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Kataklizm. Dobrze, możemy już lecieć. Radzę wam obejrzeć ostatni odcinek, w którym to, no, przebyliśmy dość długą drogę. No, widziałem ten quest i teraz go właśnie skończę. Więc radzę to obejrzeć, bo możecie, no, być po prostu wyjęci z fabuły. Mam teraz użyć jakiegoś quest. I temat na czymś tam. Na tym żółwi, co tam chodzi obok tego portalu. To jest jakiś elita. Jakieś brzęty zostawiamy. Oczywiście idzie w żółwim tempie. Oho, ugłaskaliśmy go. I teraz mamy go użyć. A, kurde, my mózgę wyrwaliśmy. O, wkurwił się trochę. Albo jednak nie. Ale nie mogę użyć monta. O, chyba jednak tak. To cholerstwo jest dobre. O, wszedł sobie. Dobrze, teraz tam po tej spalonej części góry, którą będziemy musieli odzyskać. No już, no, ponad połowę góry mamy, przeszedłem już ponad połowę góry. No i ta kraina jest jak na razie najbardziej poniszczona. Nature seeks balance in all things. Teraz tutaj, no. Do drugiego żółwia. To są pewnie jakieś legendarne żółwie. Żółwie ninja. No, do jeziorka trzeba będzie skoczyć. Dobra, teraz co mam tutaj zrobić? Kogoś ubić. I to chyba są oni. Coś mocni są jakoś. Jak na taki level. Mam coś z tym jajem zrobić, czy... A chyba samo mi się to zaliczę. Dobra, ale może zacznę mówić to, co chciałem powiedzieć. Na serwerze, którym gram, czyli na Atlantisie tutaj, wprowadzono dość duże zmiany od przyszłego roku. A przyszły rok jest za tydzień. Więc warto poinformować niektórych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a oglądają mnie. Że ma wejść patch 4.3.4, czyli ten najnowszy kataklizmowy. Który już faktycznie kończy kataklizm. A to jest ten, na którym teraz gramy, to jest patch 4.0.3. Czyli taki, no, początek. Od razu przeskakujemy do końca. I teraz pytanie, dlaczego? Bo nie opłaca się patchować każdego patcha z kolei, bo... jakbyśmy chcieli patchować każdy patch po kolei na tym serwerze, to prędzej osiągnęlibyśmy takie zawieruchy. Nawet trudno to określić jakoś, no. Po prostu ludzie by się wkurzyli, bo na każdym patchu poprawiane są klasy. No, poprawiane jedne są zepsute, inne też coś naprawili. I to by wprowadził, no, chaos. Takie patchowanie co chwilę. A tych patchy jednak z kataklizmu, no, było kilka. Rise of Zandalari chociażby. Taki do zapamiętania. A ten ostatni patch, na który dopiero będziemy się przynosić, to nazywa się Hour of Twilight. Czyli godzina zmierzchu. Tam się ostatecznie rozprawia z Deadwindem.
No i to wprowadziłoby chaos, nie tylko w PvP, ale i w PvE. Bo, no, Hunter zyskał dużo na tych patchach, tych co wyszły później. No, Paladyn akurat nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ani tam nie sprawdzałem w talentach. No i właśnie, swoją drogą talenty też pozmieniano trochę. No trochę, ale jednak trochę. I założę się, trzeba będzie buildy niektórym klasom zmieniać. Bo na 4.0.3 na pewno inny build rządził niż na 4.3.4. Jeszcze co wprowadza ta zmiana? No będzie więcej HP. Teraz te liczby dobijają do... Jak ktoś jest dobrze ubrany w tym patchu, to do 150k. A tymczasem no na tym patchu 4.3.4 to nawet do 400k widziałem, że ludzie dobijali. To głównie druidzi, bo oni tam jako tankowe mają tam duże bonusy w formie miśka. No i to też się zmieni, no więcej HP. O, coś nam tutaj pojawiło. Jest sera. Taki czerwnik fajny. Dobra, już się nagrała? No chyba. May the winds guide you. Ale nie mam tutaj żadnego questa już. Dobra, zabiorę się za tamte. Always temper your strength with wisdom. A może coś mi opowiadać? Nie. No, o tych żółwiach nam opowiada. Nie, ona też nie ma questa. No to trzeba będzie tamte zrobić. I jeszcze co wprowadza. Wprowadza ten patch bardzo fajną opcję. Transmogryfikacji, czy jak to się nazywało, nie pamiętam już dokładnie, ale transo coś tam. Która pozwala, no, zmieniać nam wyglądy zbroi. Ja już o tym kiedyś tam wspominałem. I właśnie tego nie zawsze brakowało tutaj na tym serwerze, no. Bo niekiedy fajne zbroje były w The Burning Crusade, jak już to kiedyś powiedziałem, a chciałbym je sobie trochę ponosić, a że oni są... No w kataklizmie to jest dziadostwo wręcz. Ale no, ma zarąbisty wygląd. Fajnie będzie takie rzeczy ponosić. No i będę miał gdzie ten cały gold spożytkować. Bo no, gold się później zbiera całymi tysiącami. Jak się ma już tą 80 czy tam 85 level, no maksymalny w każdym razie. Ten gold się zbiera, nie ma co się z nim rozrobić. Niektórzy na aukcie coś tam kupują, rzadkie przedmioty zbierają. Ale to no... No gold jest, trzeba coś z nim zrobić, a... A te transmogryfikacje, czy jakoś tak się nazywało... No, fajnie można ten gold spożytkować. Kurde, ale w cholerę tych smoków tutaj jest. Wezmę może tyle, ile się da. Bo w tych dużych chyba się atakować nie da. Kurde, stunował mnie. O cholera, dobrzy są! Już mi jedną czwartą HP zjechali. Ja pierniczę, już zaraz będę miał połowę. No dobrze, że się healnąłem. Dobrze, że tutaj jest ten World of Glory. No, z tym sobie poradzimy. I healniemy się jeszcze. No. Gdybym tu teraz walczył na Wrath of the Lich Kingu, w sensie no, z talentami i tymi wszystkimi, że tam z Wrath of the Lich Kinga, to musiałbym tutaj walnąć pewnie Lie of Hands. Czyli no, uleczenie do maksymalnej ilości hapsa, bo nie opłaca się kastować Holy Lighta, to by mi za długo zajęło. Protection czy tam w Retribution to strasznie zajmuje takie wykastowanie takiego spela. Musiałbym sięgnąć pod Lie of Hands, ale że jest World of Glory, które no heala na sprawie jak Lie of Hands. No mniej, ale w tym samym systemie, że instantowo.
No można fajnie się pochylać w ten sposób. I na PvP to też ludzi wkurza niewiarygodnie. Bo nawet jak włączymy sobie bańkę, czyli no nieśmiertelność, to możemy się po prostu healnąć. To ludzi też wkurza. Bo wcześniej no nie można było się healnąć tak dziadowsko, bez kastowania, tylko jak się walnęło bańkę, to zaś miało się cooldown na wszystkie te nieśmiertelności, łącznie z Life Hands. No i to też niekiedy... No kiedyś tego w ogóle nie było. Na początku Piratów Delskiego to tego cooldownu nie było i po prostu Paladin miał niekiedy po 4 życia. Bo raz miał bańkę nieśmiertelność, tą całkowitą, która absorbuje wszystko. Miał Life Hands, czyli leczenie do maksymalnej ilości HP. Ja tego zresztą użyłem podczas pamiętnej walki z szamanem w Eye of the Storm. Jak ktoś oglądał, to pewnie wie, o co mi chodzi. Co tam jeszcze? Hand of Protection, który absorbuje wszystkie fizyczne obrażenia. Czyli no, przeciwko magom to się raczej nie sprawdza. Jeszcze jest redukcja obrażeń o połowę. Większość ludzi tego nie używa, a to jest naprawdę przydatne. Jak się tankuje coś i powiedzmy, no healer nagle nam deadnął, nie wiadomo dlaczego. A my dostajemy spore baty jako tank, no to możemy to włączyć. To redukuje nam obrażenia o połowę, ale nie redukuje agra. Czy możemy spokojnie z tym tankować, będąc spokojni, że nic nam nie będzie latać po całym pokoju. W sensie, że moby nam nie uciekają. No. I sam jeszcze to będzie wprowadzać. No i oczywiście wszelakie rajdy tam, instancje 4x4 są naprawdę fajne instancje. Co do rajdów to nie wiem, no. Ten rajd się ubija The Twin, niepewny jak on się nazywał już. Dragon Soul się nazywał. Już sobie przypomniałem. No nie wiem, jak to jest na pewno długi rajd, ale czy fajny, nie wiem. Najlepsze rajdy według mnie to były w The Burning Crusade. Mount Hyal, Karazaha, Summer Playtown. Później we Wrath of the Lich Kingu jeszcze był Thoth, czy Trial of Crusade chyba to było, czy Champion. Już nawet nie pamiętam. Jeszcze był Naxxramas. Te 5 instancje to są chyba najlepsze instancje w ogóle w World of Warcraft. No aczkolwiek no każdy ma swoje gusta, no. Czy w instancjach, żebym teraz powiedział, rajd. To są 5 najlepszych rajdów według mnie. Z tego 3 pierwsze to są właśnie z The Burning Crusade. Pozostałe 2 to są z Wrath of the Lich Kinga. Bo jeszcze Naxxramas był w podstawce Warcrafta, mało kto o tym wie. Ale ja w podstawkę Warcrafta nigdy nie grałem i jakoś nie ciągnie mnie, żeby nagrać. Żeby sobie zagrać w to, ani z tego filmu nagrywać, bo... No to mnie nie ciągnie do tego, a i też porządnych serwerów nie mam z podstawki. A to z The Burning Crusade jest Hellground. To jest polski serwer. No ciągnie mnie, żeby na The Burning Crusade zagrać, ale jak będą te zmiany na kataklizmie tutaj, no to raczej będę grał w kataklizm. I właśnie chciałbym sobie jeszcze tego paladyna wylevelować jeszcze przed wejściem tego 4x4. Bo nie wiadomo, jak się to później pozmienia z tym levelowaniem, jak to będzie. Czy zasadnie nie zmienią, że będzie ciężej. No nie wiadomo. Dobra, co jeszcze? 4x4. Chylowa sobie nic nie mogę przypomnieć jeszcze o tym patchu coś. Ale jeszcze co do serwera, to wprowadzono możliwość przesłania sobie postaci z innych serwerów na ten serwer. I to było właśnie potrzebne, bo większość graczy, która grała, czy jeszcze tam gra na innych serwerach z Kataklizmu, które zazwyczaj są na tym właśnie patchu 4x4. I na innych serwerach też, The Burning Crusade, Wrath of the Lich King. To oni chcą zazwyczaj przesłać sobie tutaj swoją postać, żeby nie musieć levelować od zera.
Ja zresztą też kiedyś chciałem sobie przesłać postać, ale później mnie coś od tego odwiodło i nie zamierzam chwilowo żadnej sobie postaci tutaj przesyłać. No bo bardziej by się nie opłaca się mi po prostu przesyłać. Dlaczego? Bo szybciej wylewoluję w Kataklizmie do tego 85 tutaj, niż we Wrath of the Lich Kingu od 0 do 80. Pytanie dlaczego? Bo ciężej się leveluje. Im dalej w jakby dół Warcrafta, czyli w dół, co rozumiem przez w dół. Im dalej w głąb Warcrafta, czyli im dalsze części, czyli powiedzmy najstarszy jest podstawka Warcrafta, później jest DBN Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, tym ciężej się leveluje. Na przykład, no tu jest spora różnica między Cataclysmem a Wrath of the Lich Kingiem. To jest różnica, no potężna wręcz. W Cataclysmie leveluje się znacznie szybciej. Nawet na tym samym eksprejcie. Dlaczego? No bo poobniżali progi na kolejny level. Zresztą co dodatek obniżają, dlatego no te pierwsze levele leveluje się strasznie szybko. No, w Mist of Pandaria to już w ogóle się leveluje tak szybko, bo grałem chwilę, to wiem. Jak się leveluje i leveluje się strasznie szybko. Dlatego nie opłaca się przesyłać z serwerów, powiedzmy z... we Wrath of the Lich Kinga na Cataclysm, z The Burning Crusade na Wrath of the Lich King, bo stracimy często czas. Znacznie szybciej wyekspimy sobie postać na nowszym dodatku, czy na starszym. No i bardziej opłacałoby się właśnie przesyłać z Cataclysmu na Wrath of the Lich King, z Wrath of the Lich King na The Burning Crusade. No tak to rozumiem, ale tak to się nie opłaca odwrotnie. Poza tym to na tym serwerze zrobili tak, że trzeba mieć 10 osób z danego serwera, żeby oni to jakby grupowo wzięli. Trzeba mieć grupę z danego serwera, żeby to przesłać, te postacie. Też to jakoś nie ułatwiają nam tego. I jeszcze wszystkie postacie idą na hordę, bo mało osób gra na hordzie. No mi to nie przeszkadza, bo i tak ja mam większość postaci, które chciałbym przesłać na hordzie. Nawet jeśli bym przesyłał, chociaż wątpię w to. Nawet w Lich Kingu mam postacie z hordy. No, pewnie to kuje w aliantów, no, którzy chcieliby sobie przesłać postać. No ja to rozumiem, no. Bo na tym serwerze to alianci wymiatają zawsze na Battlegroundach. No i niekiedy hordziaki nie chcą się zapisywać na Battlegrounda, im się trochę nudzi aliantom. Bo mogą sobie tylko PvE grać wtedy. No ja to w pewien sposób rozumiem. Dobra, co jeszcze? No i to chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany, które na tym serwerze są. Bo nie zamierzam teraz opowiadać o wszystkich tam bugach, jakie naprawiają i tak dalej. No ale w każdym razie możecie się spodziewać, że będę chciał teraz więcej filmów nagrywać, bo chcę dobić ten 85 przed patchem następnym. Więc no, nie będę nagrywał tak jak teraz, tak jak się zdarzało kiedyś, że jeden film miesięcznie, czy tam nawet mniej. Przez wakacje też chyba nagrał jeden film na 2 miesiące, więc no, nie ma mocy. No i teraz, że mam nowego kompa i właśnie mam tą motywację, to będę się starał wrzucać, nie wiem, jeden film na tydzień, na półtora tygodnia. No zresztą sami widzicie, wrzuciłem niedawno odcinek z Wrath of the Lich Kinga, teraz wrzucam z Kataklizmu. Bo polski to trudny język. Kurde, ale miałeś ze mną walczyć, a nie. Odeszłem na chwilę, a ten już się schował coś za barierą. Teraz mnie jakoś nie koszą. Te małe są takie cholerę dobre. Bo te duże to są raczej melacy, którzy atakują wręcz. Te magie mi te nawalają cały czas. A i efekty specjalne sobie robię jeszcze.
Dobra, przynajmniej nie trzeba latać tak daleko, żeby questy poddawać. O, blisko to jest strasznie. No. I teraz musimy brać nagrodę. Chyba wezmę tego trinketa, co wygląda jak łopata. Bo on dodaje stręża. A tutaj? Biorę. Teraz to wszystko pozakładam. Mam cholerę pełny ekipunek. Jak tylko skończę tutaj to chyjal robić, to lecę do Orgrimmaru. Posprzedaję to wszystko. Porobię sobie, bo mam jakieś tam do nauczenia parę rzeczy. Może sobie latanie kupię. Lepsze. Będę szybciej latał sobie. Też tutaj, co jest tutaj bardzo przydatne. Zobaczę tam na aukcji, ale przede wszystkim no te umiejętności. Co sobie może gdzieś tam tutaj? No chyba nie mam tego. A przydatne to jest, bo to od stunów uwalnia. Chociaż kurde mam. Dobra, weź to usuń. O, o, teraz będzie test na Elite Quest. Dobra, ja sobie go poczytam w drodze. A, tak, mam wysłać wsparcie, jak zmieni się ona w smoka. Bo smoki są tutaj zmiennokształtne w Warcraft, one mogą się zmieniać, powiedzmy, z smoka w jakiegoś tam człowieka, czy tam elfa. Ale nie w byle kogo, to jest jakby ich... No... Jakby to powiedzieć... Tak jakby człowiek przemienił się w smoka, o. Tyle, że nie mogą sobie przemieniać w dowolną wybraną postać, ale że mają jedną określoną. Jak się raz przemienią, powiedzmy, w gnoma, który ma czerwone włosy, o to będą się cały czas przemieniać tego gnoma, co ma czerwone włosy. Nie mogą się przemieniać w byle kogo. Dobra. Musimy tak nawalać go i ją, dopóki nie zmieni się w swoją smoczą postać, wtedy wezwać wsparcie za pomocą tych... Ech, jak to się nazywa? Fajerwerków. Wtedy powinna dostać nam kruki burzy i tam pomóc. A, gdzieś mi tarcze poleciało, pięknie. Kurde, co to jest? Dobra, nic się nie stało. Kurda, mnie solisty. Spamuje tymi zaklęciami jak nie wiem co. Kurde, no. O, jest, przemienił się smoka. Dawać wsparcie do mnie. Odpalamy skrzydełka i to nowy trinket łopatowy. No gdzie te wsparcie wlerne? Coś się daj zbugowało. No trudno, trzeba będzie go ubić samemu. Jeszcze raz, może spróbuję. Kurde, za chwilę połowa HP. No lecicie tutaj czy nie? Teraz się uleczę, jak będę miał pewne punkty, się uleczę. O, ładnie. Może te World of Glory nie leczy tak super jak inne spele leczące paladyna, ale leczy instantowo, no nie może nam nikt kasta przerwać. To jest też fajne. Teraz się chilnę. No. Dobra, i chilamy się. No, Grunze przynajmniej zaliczyło bez pomocy tych kruków. Bo niekiedy takie, że jak się nie użyły quest itema,
nie przyrodzą te powiedzmy te kruki, to nigdy questa nie zalicza. Coś takie, że miałem wywrotu do Lich Kingu. Kurde, głupi katar. Że nie użyłem questy, dawanie mi questa nie zaliczyło. A elita respił się co godzinę. Więc no, godzina z głowy, a czekanie na elitę. To chyba był ostatni quest tutaj, w tej części góry. Bo zazwyczaj questy na elitę są już takie, no, kończące. Typu pokonujemy Saurona. Dobra, i teraz założę się, że muszę stąd wylecieć. No. I musimy się wrócić teraz do tego drzewa Awiany. Bo to co, musimy przejść nad tymi spalonymi ziemiami. Można sobie fajnie widoki pooglądać. W ogóle, jeśli ktoś zauważył, to gram na wyższych ustawieniach, czyli no lepsza grafika powinna być, ale czy jest to sami sobie ocencie? Ja ustawiłem na dość wysokie wszystko, ale bez przesady, nie chcę, żeby mi kompa spaliło. Nowego zresztą. Teraz ja na niego hucham i dmucham, żeby mi tylko się nie zarysował, ani nie potrzaskał gdzieś, żeby się coś tam z nim nie spaliło. Ale ma raczej no dobre chłodzenie. Bo to tutaj mam wejść. Tu. Kurde. To schody, żebym wpadł. Bo mają inny system chłodzenia. Zwyczaj wszystkie komputery mają wiatraki po bokach. On ma u góry i z przodu. Czyli te wszystkie powietrze, które on wydmuchuje, czy tam wdmuchuje, on jest z góry komputera i z przodu. Jeszcze mogę sobie poustawiać ustawienie wiatraków, czy mają zapierniczać jak szalone, czy mogą schodzić sobie spokojnie, no. W ogóle nazywa się Żalman. Zalman. Dobra. A wiadomo, dostaliśmy questa. O, znowu. Znowu przerywnik z Yserą. Dobra. Teraz musimy na pewno zaś lecieć na dół. Dlatego mówię, no kupić trzeba lepsze latanie, żeby szybciej tak latać. Bo jak nam każą polecieć powiedzmy tam do Orgrimmaru czy gdzieś tam, no to trochę będzie się leciało. Już kiedyś były takie questy, jeszcze za czasów Wrath of the Lich Kinga są. No że niekiedy no robimy sobie questy normalnie gdzieś tam w jakiejś tam lokacji. W Western Plaguelands chyba tak było, czy w Eastern Plaguelands, nie pamiętam już. Ale niekiedy tak było, że robiło się questy, normalnie wszystkie są gdzieś tam obok nas, a nagle dup wyskakuje nam quest, żeby lecieć na drugi koniec świata. Czyżbym mam lecieć do portalu? Coś nie działa chyba. A, jednak. Pusto coś. Dobra, tam coś chyba jest. Czy ja widzę hipogryfy? No bo z tyłu raczej nic nie ma. Aha, hipogryfy. Więc będzie coś z lataniem. Lance. Jak w Argent Tournament. Dobra, bierzemy lance. Ja już przyzwyczajenie biorę lance, bo w Argent Tournament to ja tyle razy tam brałem tą lancę i musiałem na takich stworzeniach podróżować, że hoho. Dobra, ale jak się z tym lata teraz? A. O lol. To się naciska! A, dobra. I teraz mam tam wrócić, tylko pytanie jak? Bo to jest chyba tylko skacze się w dół, nie? Kurde, to jakaś wyższa technologia. Aha, to trzeba spamować. Dobra. Dobra, następny quest. Dobra, i teraz mamy kogoś ubić. Aha, już wziąłem kogo.
Tylko jak mam tym ubić, jak on nie ma żadnych umiejętności do walki? Mam w nich trafić? No trafić też jest za to ciężko. Trzeba tym jednocześnie tym przyciskiem spamować. Nie można za bardzo kierować tym. No cholera no. Jak się tym lata? Cholera. A podobno Kataklizm miał wprowadzić takie łatwe questy, że... No tu się okazuje, że nie. Musieli dać taki quest, że nie da się go zrobić praktycznie. No, chodź tu. Można trzeba na niego pikować z góry. Albo wyląduję może na tym skale tutaj. I załatwię jakiegoś tradycyjnymi metodami. Chyba podejść tej, który. Muszę wejść w zasięg skilli. Kurde, daleko. Ten. Też, kurde. Ten. No nie no. O, ten lubi szkolata dość. Albo. O, ten tutaj leci. Tak. Tak silne strasznie nie są. Ale z drugiej strony trochę kłopotliwe jest takie rozwalać, bo taki warrior jak miałby je rozwalić. No i nie zaliczyło. Jeszcze raz questa poczytam. Teraz pytanie, jak zejść? Dobra, skaczemy do lawy? A dobra, raz się żyje. Kurde! Haha, przeżyłem! Końcówka HP i ja! Skoczyć do lawy, jeszcze przeżyć, ja nie mogę. Nawet się nie fajczę, czego się spodziewałem. I 5 flashlightami, żeśmy się wychilali. O fajnie, wpływamy sobie w lawie i nic nam nie grozi. O, na dole są hipogryfy jeszcze. Uzbroję się w lance. Tylko jest strasznie mana nam schodzi na tych flashlightach. No. Trzymaj kopię między skrzydłami. No. Dobra rada, tylko że no, jak mam tego użyć? No, mam na nich pikować czy co? Może u góry coś jeszcze jest, coś przeoczyłem. Może mam lancę złą. Dobra, uciąłem tutaj ten fragment. Żeby zobaczyć, jak się tego questa robi na YouTubie. No i już wiem, trzeba pikować na te ptaki. Na ich jeźdźców dokładnie. No to jest raczej ciężką sztuką. Chodź tu. Kurde. Ten film pewnie już ma ponad pół godziny, a jeszcze jakbym chciał nakręcić całego tego questa, to bym miał chyba ponad 40 minut. A więc no, uciąłem trochę filmu. Jeszcze pewnie utnę, bo coś mi nie idzie. No ja pierniczo, no chodź tu! Kurde, blisko było. W cholerę ciężki quest. A podobno Kataklizm miał być taki łatwy. Dobra. Tutaj znowu uciąłem. Kurde, w sufit wleciał. Chodź, no nie! Myślałem, że tylko załatwił. Miałem farta, ale no trochę mi to czasu zajęło. Pod minimapą macie zegarek. Jeśli ktoś widzi i ogląda na wyższych tych ustawieniach filmu, to pewnie go widzi. I porównajcie sobie czas, jaki miałem przed tymi ucięciami filmu, a jaki mam teraz. Pewnie no trochę czasu minęło. Kurde no!
Ten quest potrafi doprowadzić do szału. No chodź. No i zadanie wykonane. Jest, w końcu. Uch. Cieszę się, że wam tego nie puściłem, że ucinałem to. Ja do takich cholery ciężkich quest, że ja nie mogę. Dobra. Jest, w końcu po tym queście. Co? Co? No nie no! Drugi taki sam quest! Tylko, że ten zawsze inny jest cel, no ja nie mogę! Dobra, i ty będziesz chyba z wami żegnał, bo jak znowu mam ciąć pół filmu, to dziękuję bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję za obejrzenie.